110 zawodników i zawodniczek wzięło udział w 30. jubileuszowym turnieju szachowym rozegranym z okazji Dni Leszna. Po pandemicznej przerwie szachiści chcą grać, powiedział nam organizator Łukasz Dębowiak, prezes Międzyszkolnego Młodzieżowego Klubu Sportowego Wieniawa Leszno, ciesząc się z tak wysokiej frekwencji. Na liście startowej byli zawodnicy nie tylko z Leszna i z Wielkopolski, ale z różnych części kraju, także szachiści z Ukrainy i Niemiec. Turniej zaliczany do Grand Prix Wielkopolski rozgrywany był w systemie szwajcarskim, szybkim. Szachiści grali po 9 partii, a każda z nich trwała około pół godziny. Pierwsze miejsce zajął arcymistrz Jacek Tomczak, reprezentujący Gliwice, mieszkaniec Śremu. Na drugim miejscu reprezentant Ukrainy Petro Gołubka, a na trzecim Marcin Sieciechowicz z Legnicy. Wśród kobiet triumfowała Ewa Barwińska z Kalisza. Najlepszym leszczyńskim szachistą był Tomasz Mocny, juniorem Jakub Chwastyniak, a juniorką Zofia Samol. Organizatorami turnieju było miasto Leszno, Wielkopolski Związek Szachowy i MMKS Wieniawa Leszno. Turniej odbył się w Zespole Szkół Technicznych, także dzięki wsparciu sponsorów, za co za naszym pośrednictwem gospodarzom i firmom wspierającym dziękują leszczyńscy szachiści.